Nie zgadzam się z papieżem Franciszkiem w wielu sprawach. Szczególnie wtedy, gdy wypowiada się o polityce, społeczeństwie i historii. Czasami brzmi jak komunista, na przykład wtedy, gdy snuje wizję powszechnego braterstwa. Uważam go za jednego z najgorszych przywódców w historii papiestwa. Człowieka, który nie posiada wystarczających zdolności intelektualnych, nie rozumie świata i nie zna się na polityce. Nie potrafi dobrać sobie doradców, a gdy mówi nawet o wierze, to tak, że niewiele da się z tego zrozumieć i trzeba się domyślać, albo czekać na sprostowania. Czy to odpycha mnie od Kościoła? Wręcz przeciwnie. Przybliża do niego. Scala z nim, i to bardzo. Hartuje duszę i gruntuje charakter. Zmusza, aby o Kościół walczyć, poznawać prawdę o nim, modlić się, pościć, a przede wszystkim w nim trwać. Bo Kościół nie jest własnością ani świeckich, ani księży, ani biskupów, ani nawet papieży. Tak jak rządca nie jest właścicielem tego, co zostało mu dane pod zarząd. I każdy, i ja, i ty, i papież Franciszek, staniemy kiedyś w wiatrołapie domu pańskiego, aby wręczyć swoje ziemskie CV. I nie. Nie słuchajcie, że będzie tam po ziemsku równo. W niebie nie ma żadnej równości. Nie będzie. Im większa wiedza, władza i łaska towarzyszyły nam w wędrówce życia, tym większa będzie też odpowiedzialność. Nie będzie tam żadnej ziemsko rozumianej równości. Będzie sprawiedliwość. A to jednak różnica. Zapraszam na coniedzielny komentarz o Kościele, ideach i sprawach wiary. Marek Miśko, Czuwaj Katoliku. W niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Czy katolikowi wolno tak dosadnie wyrazić swoje zdanie na temat Ojca Świętego? Sumienie od pewnego momentu przestało mi wyrzucać krytykę konkretnych zachowań, oczywiście jeżeli nie urąga ona czyjejś godności. Rozumiecie, krytyka, że niby jest za ostra. Co z tym zrobić? Tym momentem była spowiedź święta w zwykłym parafialnym kościele. Klękam do konfesjonału, mówię jaki ze mnie ananas, ale wiecie, bez wodolejstwa i spychologii. Zdejmuję z siebie te wszystkie obrzydliwości jak brudne ubrania. Nie wyjaśniam, dlaczego śmierdzę i jak to się stało, że jestem brudny. Jezus to po prostu wie. Czytam z duszy grzechy jak z listy zakupów. Mówię też, że papież mnie złości, że źle o nim pomyślałem wielokrotnie. A ksiądz na to, cóż, wszyscy mamy problem z tym pontyfikatem. Pomyślałem przez chwilę, ależ Panie Jezu, nakleiłeś mi plaster na skołatane serce. Ale zaraz potem usłyszałem, a jak często modlisz się za papieża? Cisza. Buła i cios. Nokaut. Leżę jak Najman w pozycji embrionalnej, z tą jednak różnicą, że mam przynajmniej świadomość swej słabości, małości i niskości. Że słaby ze mnie zawodnik, że nie ta kondycja, umiejętności, siła, wiek. No i przede wszystkim waga. Modlitwa za papieża. Nawet jeżeli to, co dzieje się w kościele pod jego zarządem, dotyka mnie do żywego. Gdy rozum, serce, dusza, intelekt każą mi protestować. Niech więc ten program będzie pewną formą modlitwy za ziemskiego namiestnika, Zbawiciela. Na mszy przed odczytaniem Ewangelii w języku narodowym kapłan, tak jak dziś, mówi: na 12 niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego czyta nam Kościół, Matka Nasza, Ewangelię Świętego Łukasza. Matka. Kościół, Matka Nasza. Czy jak matka jest chora, nie domaga, staje się z jakiegoś względu raniącą serce, nie otacza troską, opieką, faworyzuje inne dzieci, zadaje ból albo po ludzku fizycznie staje się dodatkowym, jakkolwiek by to brzydko zabrzmiało, ciężarem, to czy jest to jakikolwiek powód, aby ją zostawić, aby pójść do innej matki? A może jest tak, że ten, kto naprawdę kocha, trwa przy niej i stara się pomóc, a przy tym podtrzymać innych na duchu, mówiąc: bracie, siostro, mama na pewno wydobrzeje. Tak i ja odczytuję swoją misję. Utrzymać przy matce tych, którzy chcieli bywać by z nią rzadziej, a może nawet i wcale. Nie wiem, czy nie brzmię teraz zbyt buńczucznie, ale tak to czuję całym sobą. Tak czy inaczej, trzeba brać odpowiedzialność za słowo. Wolałbym stracić mowę, jeżeli tym, co mówię, miałbym kogokolwiek w jakikolwiek sposób szczerze oddalić od Kościoła. Jeżeli człowiek już decyduje się natomiast, aby mówić do innych, zresztą o sprawach ważnych, musi zdawać sobie sprawę z trzech rzeczy.
Tego uczy mnie blisko 20-letnie doświadczenie dziennikarskie. Po pierwsze, powinien wiedzieć, co chce powiedzieć. Czasami bowiem lepiej nic nie mówić, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Po drugie, zadać sobie pytanie, po co chcę mówić. Jeżeli robię to dla sławy, wyświetleń, a nie ku pokrzepieniu serc takich jak ja i podobnych do mnie, to po prostu lepiej przestać. Po trzecie, czy ma się świadomość konsekwencji wypowiadanych słów? I tutaj jest klucz. Wielu boi się konsekwencji, a bywają one różne. Czasem ktoś powie, Miśko, jesteś śmieciem, a czasem jest pan wspaniałym człowiekiem. Ani jedno, ani drugie nie ma specjalnego znaczenia. Trzeba mówić i zaznaczać, że każde słowo, choćby najbardziej krytyczne, ma sprawić, że słuchający przylgnie bardziej do Kościoła. Tego, czego brakuje mi we współczesnej debacie o Kościele, to zwracania uwagi na konkret. Gdy widzę te rozmemłanie współczesnych komentatorów, którzy piszą tak, aby zaspokoić wszystkich, aby się tylko nie narazić, którzy ze względu na jakąś korporacyjną, klerykalną wręcz manię starają się usprawiedliwiać każdy błąd, zło albo profanację, to po prostu czuję się z tym źle. Widzę natomiast, jak wielu kapłanów i świeckich, obserwując zgodę Franciszka na ten szalejący bezład i nieustanne poluzowywanie zasad, urządza się w tym świecie, który działa według własnej myśli, a nie Bożego planu. Jak mówił Kisiel, to, że jesteśmy w dupie, wszyscy wiemy. Problem polega jednak na tym, że my się w tej dupie zaczynamy urządzać. No i czy katolik w związku z tym musi się zgadzać z prywatnymi poglądami papieża? Czy musi je szanować? Nie sądzę. Ni na more, ni u brda, cita Baumana, słusza Mozarta, doma je. Nie chce nad morze, nie jedzie w góry, zostaje w domu, aby czytać Baumana i słuchać Mozarta. Taki tytuł widniał na okładce jednego z chorwackich dzienników, na który natknąłem się podczas wakacji, które spędzałem tam wówczas z małżonką kilka lat temu. A któż wolał spędzić czas w domu i zaczytywać się w Baumanie? Któż był bohaterem tego tekstu? Czyja twarz promieniała z okładki? Był to papież Franciszek. Byłem zszokowany. Przecież Bauman to klasyczny, zmutowany, ale jednak marksista. Papież Franciszek i Zygmunt Bauman mieli podobne spojrzenie na wiele spraw, powiedział kiedyś Tomas Leoncini, autor wywiadu rzeki z papieżem pod tytułem Płynne pokolenie. Ciekawe, jakież to podobne spojrzenie ma Franciszek razem z nieżyjącym już Baumanem. Otóż Bauman, zapytany w latach 90. o swój stosunek do marksizmu, odpowiedział, że marksizm, a szerzej współczesny socjalizm, jest dla niego immanentną krytyką nowoczesności podejmowaną z pozycji wartości wyznawanych przez społeczeństwo nowoczesne, no i za pomocą środków uznawanych przez to społeczeństwo za właściwe. Dalej Bauman przypomniał, że Marx nie tyle rzucał wyzwanie duchowi nowoczesności, ale w sposób lapidarny i dobitny właśnie tego ducha wyrażał. Uwyraźniał nowoczesną obietnicę wolności, równości i braterstwa, obietnicę przekształcenia społeczeństwa w taki sposób, aby ludzkie szczęście zostało pomnożone dla wszystkich. Niezły idol, nie ma co. To ja już wolę zostać przy prawdach głoszonych od wieków przez Kościół katolicki. A prywatne fascynacje współczesnego papieża marksizmem i filozofem marksistowskim pozostawię już jemu samemu. Papież Franciszek nieraz pokazywał, że chce sprostać współczesnemu światu, że rozumie mechanizmy, które nim rządzą. Mówił dalej w wywiadzie Leoncini. Miała to być zasługa tego, że Franciszek jest blisko wiernych, spotyka się z nimi, rozmawia i udziela wywiadów, a także, że sam przyznawał wielokrotnie, że Bauman, filozof i socjolog, przez swoje publikacje ułatwia mu zrozumienie niektórych procesów, które są częścią tak zwanej płynnej nowoczesności. Cóż, czy papież więc jest mi niepotrzebny? Nigdy w życiu. Jest potrzebny. Papież jest potrzebny po to, aby trwał Kościół. Jest więc potrzebny mi. Moim jednak najwyższym prawem jest zbawienie własnej duszy. Salus animarum suprema semper lex esto. Czyli zbawienie dusz niech będzie zawsze najwyższym prawem. Przecież kodeks prawa kanonicznego składający się z 1752 kanonów w tym ostatnim kanonie właśnie stwierdza, mając przed oczyma zbawienie dusz, które zawsze winno być w Kościele najwyższym prawem. Ta zasada jest kluczem do właściwego zrozumienia nie tylko kodeksu prawa kanonicznego, ale całego ustawodawstwa kościelnego. A gdy tradycjonaliści podnoszą tę kwestię, dostają po łapach od Franciszka.
Czy papież zatem może się mylić? Może. I moim zdaniem myli się często. Dlaczego? Bo papież nie jest Bogiem, ale jest jednym z nas i tak samo jak my, przez Boga powołany. No ja do rodziny, ale on do episkopatu, do papiestwa, do bycia namiestnikiem Chrystusa na ziemi. A czy nam zdarza się mylić? Nieustannie, codziennie. Co więc robić, aby się nie mylić? Słuchać Kościoła i jego odwiecznej nauki, która nawet na jotę nie może być zmieniona. Czy papież może mieć poglądy na gospodarkę, politykę? Może. I Franciszek je ma. A ja się z tymi poglądami dokumentnie, fundamentalnie wręcz nie zgadzam. Tak jak nie zgadzam się na budowanie nowego kościoła powszechnego na braterstwie z Żydami i muzułmanami. Nie dlatego, że ich nie lubię. Nie znam żadnego. Ale dlatego, że oszukiwanie ich jest obrażaniem Boga, a ponadto wprowadzanie wyznawców judaizmu i Mahometan w błąd. Żydom trzeba w końcu powiedzieć to, czego Kościół zaprzestał dla dobrych z nimi relacji. Że nie muszą czekać już na Mesjasza, bo ten przyszedł. Został poczęty z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy w roku 3761 według ich kalendarza, że nastąpiło to dokładnie wtedy, kiedy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. No i w końcu, że ten sam Jezus, Mesjasz z Nazaretu, został ukrzyżowany w 33 roku nowej ery na wniosek Sanhedrynu za zgodą króla Heroda po wyroku Poncjusza Piłata, namiestnika rzymskiego, na całą Judeę. Później zmartwychwstał. I czy to nie jest dobra nowina, którą powinniśmy rozgłaszać na lewo i prawo? No bo teraz zobaczcie. Jeżeli traktujemy naszą wiarę poważnie, to jest tak. Masa ludzi, Żydów, czeka na kogoś, kto już przyszedł. Ale oni tego nie chcą przyjąć. Jest też ktoś, kto ma wiedzę i dowody na to, że przyszedł i wie, że nie trzeba już czekać, ale nie mówi tego czekającej masie ludzi. Ludzie ci są pozbawieni sakramentów, żyją w grzechu ciężkim, mogą mieć potężny problem ze zbawieniem, a Kościół zamiast ich ostrzegać, to im towarzyszy. Będą budowali wspólną świątynię razem z imamem. Moim zdaniem takie działanie to jest antysemityzm. Albo Mahometanie, przecież to demoniczna religia. Pogubieni ludzie wyznają demona i co? A Kościół co robi? Kościół wam w tym wszystkim towarzyszy, no bo wyrażenie prawdy może zranić czyjeś serce. Lepiej serce niż duszę. I taką oto konstrukcję od ponad 100 lat moderniści dobudowują do naszego kościoła. To pytanie, wiara jest na poważnie czy nie? Jak wiemy, że brat może pójść do piekła, to go ostrzegamy czy towarzyszymy? A na odchodne w niedzielę. Czy kocham papieża Franciszka? Kocham. Jaki mam na to dowód, że kocham, skoro przed chwilą tak silnie na jego postawę zareagowałem, no i w zasadzie krytykuję większość jego działań? Bo jest następcą Chrystusa na ziemi, bo mi na nim zależy, bo się za niego modlę. Zależy mi na nim jak na każdym, kto jest mi bratem. A czy papież jest moim bratem? Jest, bo przecież on jest ochrzczony tak samo jak ja. Razem jesteśmy dziećmi tego samego Boga, właśnie poprzez chrzest. Dlaczego więc go nie słuchasz? Zapyta ktoś ciekawy lub poszukujący. Bo słucham Kościoła. Kościół natomiast to historia 2000 lat. Dogmat o nieomylności się kłania. To Kościół powiedział wszystko, co jest mi potrzebne do zbawienia. Nie zmieni tego żaden wywiad, esej czy wypowiedź w samolocie. Marek Miśko. Czuwaj, katoliku. Cześć, tu Marek Miśko z kanału Marek Miśko Czuwaj. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem mojego projektu, możesz zajrzeć w linki poniżej. Możesz postawić mi kawę, abym nie przysnął, albo zostać moim patronem na serwisie zrzutka.pl. Marek Miśko, czuwaj, katoliku. Czuwaj. Niedawno jeden z widzów napisał bardzo miłe słowa. Bardzo profesjonalnie. Jesteś chyba jedyną osobą po prawej stronie, która publikuje tak dopracowane filmy, w tym oczywiście jakość dźwięku, głos, montaż, grafika. Pięknie. Bardzo dziękuję za tę ocenę, panie Łukaszu. Taki postawiłem sobie cel. Profesjonalizować, a już szczególnie, gdy mówimy o idei czy Bogu. Świetnie zdaje się rozumieć to wszystko również wydawnictwo Key 4, które rzeczy ważne wydaje w przepiękny sposób. Sami zobaczcie. Oto Droga Krzyżowa według świętego Alfonsa Marii Liguriego. Zobaczcie, jakie przepiękne wydanie. Jak powiedział mi Jerzy Szałaciński, dyrektor artystyczny wydawnictwa
Key 4. Ilustracje zawarte w tym wydaniu to cykl pochodzący z XIX wieku, a autorem jest Martin von Feuerstein, który miał swoją katedrę malarstwa religijnego na ASP w Monachium. Cykl powstał jako dzieło malarskie do kościoła, natomiast na jego podstawie powstały chromolitografie, czyli te barwne litografie do szerszego rozpowszechniania. No i w tym albumie są zawarte ich kopie. Pan Szałaciński jako artysta wzbogacił dzieło o złote elementy. Czyż nie wygląda to pięknie?